Marcin Dubiel kontra Mateusz Trąba Trąbka to pierwsze zestawienie, które Federacja Fame MMA oficjalnie ogłosiła, a które dojdzie do skutku na zbliżającej się 16. edycji gali. Bez wątpienia jest to bardzo zasięgowa walka, która raczej nie będzie podsycana dymami, gdyż panowie mają koleżeńskie relacje. Kąśliwy komentarz podający w wątpliwość atrakcyjność zestawienia napisał Sylwester Wardenga, który w odpowiedzi na komentarz Trąby brzmiący plakat najnowszego filmu akcji napisał: Trąba, filmu akcji powiadasz, jak będziesz się taki jak na poprzednich konferencjach, to bardziej stypy. Zawodnicy mają zbliżone warunki fizyczne, jednak Marcin Dubiel posiada znacznie większe doświadczenie, ma na swoim koncie 5 walk, z czego 3 wygrane, a jego rywal zaledwie jedno wygrane starcie z Tomaszem Gimperem Działowym. Bandura, czyli popularny streamer należący do grupy YFL oraz jednej drugiej YouTube'owego duetu Bungie, to kolejny nowo ogłoszony zawodnik, który zadebiutuje na listopadowej gali. Jak możemy przeczytać, jego rywala poznamy na konferencji, a według komentarza Marcina Dubiela jego przeciwnik nie kwapi się do naprawienia słabej passy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest gra fantasy Hero Wars. Jest to bardzo wciągająca gierka RPG akcji online, która posiada dwie niezależne od siebie wersje, mobilną oraz przeglądarkową, dzięki czemu możesz w nią zagrać na przerwie w szkole, w autobusie czy choćby w oczekiwaniu na kolejny panel konferencji. Jestem przekonany, że w Hero Wars znajdziecie coś dla siebie, gdyż gra zawiera aż 50 różnych bohaterów z unikatowymi umiejętnościami oraz co więcej oferuje wiele trybów PvP i różnego rodzaju rasy, jak fajni kosmici, roboty, cyborgi, wampiry, a nawet futrzaki. Grę zacząć można szybko i łatwo, ale zebranie idealnej drużyny do pokonywania stworów to nie lada wyzwanie. Dlaczego? Przykładowo szaman Mojo nie jest w stanie leczyć elfa Darkstara tak efektywnie jak babcia Marta, natomiast powolny Cleaver tworzy świetną parę z szybkim Izakiem. Co do progresu, ja w Hero Wars gram 2 tygodnie, a udało mi się odblokować zaledwie 1/3 postaci. Moją kolejną będzie Chabba, Brutal, który jest silną postacią i pożera swoich wrogów. Oprócz niej jednym z topowych bohaterów jest na pewno Celesta, która ma dwie formy. Mroczną, która zadaje ogromne obrażenia na sekundę, oraz świetlistą, która pełni rolę uzdrowiciela. Dla wzrokowców i fanów dobrej grafiki to właśnie ona. Hero Wars to świat 6 unikalnych trybów, ponad 300 serwerów wojen gildii i 100 milionów graczy. Możesz grać w solo lub porównywać swoje umiejętności ze znajomymi. Do gry możesz się zarejestrować używając linku z opisu, który gwarantuje ci super skrzynkę z 5 bohaterami, z których jeden z nich jest sekretny. Otrzymasz również 600 szmaragdów i 30 tysięcy złota. Aby z tego skorzystać, zeskanuj kod QR widoczny na ekranie lub pobierz grę z linku podanego w opisie tego filmu. Dziękujemy Hero Wars za sponsorowanie dzisiejszego materiału. Jeszcze raz zachęcam Was do pobrania i zagrania ze mną już teraz. Do zobaczenia w grze. W ostatnich dniach doszło do lekkiej internetowej sprzeczki na linii Box Delni Trozyniak. Wszystko zaczęło się od tego, że włodarz Fame MMA na live Aferek ocenił, że podczas hate roomu, który miał miejsce na ostatniej gali High League, skonfliktowana z Sergiuszem Maja Staśko wyszła zwycięsko z konfrontacji słownej i, cytując, trochę zezłomowała Nitrozyniaka. Lubię Nitro, mimo wszystko, bo mimo, że wiadomo, że jakby nie jest to tajemnicą, że Nitro nie zawsze przychylnie się wypowiada na temat gdzieś tam Fame MMA, który jest też moim produktem. Oczywiście ma też jakieś swoje powody i tak dalej. Tak uważam, że Maja Staśko trochę go zezłomowała na tym hejtru. Mam wrażenie, że Nitro zbyt lekko podszedł do tego, nie oddał Nitro. Sergiusz prowadził w tym samym czasie live'a i został poinformowany o wypowiedzi włodarza Fame'u. Streamer w ostrych słowach wypowiedział się o Boxdelu, m.in. oceniając, że było kilka sytuacji, w których Michał mógł negatywnie wypowiedzieć się o Sergiuszu, jednak tego nie robił, gdyż ten był wówczas pożądanym zawodnikiem dla Fame MMA. Realnie podsumowało, że cię zezłomowała, to tylko przed kompem jesteś mocny. Wiesz co, było wiele innych momentów, gdzie Boxdel mógł się do mnie tylko do momentu, kiedy ja byłem zawodnikiem Fame'u, jeszcze marzyli o tym, żebym jeszcze tam zawalczył, to siedział cicho. Ale wiesz co, nie robi to na mnie wrażenia, że tak powiem, nie? A kto ma to powiedzieć? Wszyscy komentarze, których sobie wykupili, czy kto? Już nie jesteś? Już nie będę walczył. Więc nie jestem im potrzebny. Następnie Sergiusz bardziej ofensywnie wypowiedział się o Boxdelu, wytykając mu rozbieżność między tym, co mówi, a tym, co robi. O Boxdelu to mi nie piszcie, jest to ziomek, który mi na PW pisał jedno, a potem na programach bronił Murańskiego, więc no jego opinia to nie jest. To mi Boxdel pisał, że zrobi wszystko, żeby Murański więcej nie zawalczył w Fejmie. Po czym parę dni później zapytał się Rafała, czy chce się bić z Jackiem Murańskim za pieniądze w listopadzie. Czy się obraziłem na Boxdela? Nie obraziłem się na Boxdela. Czemu miałbym się obrazić na Boxdela?
Odpowiedź Sergiusza szybko została przekazana Boxdelowi, który zaczął zaprzeczać niektórym zarzutom youtubera oraz tłumaczyć swoją postawę, jednak po chwili zaczął wątpić w przekazane przez widzów słowa, gdyż jeszcze nie widział fragmentu z wypowiedzią Sergiusza. Mówi, że powiedziałeś, że Maja go zezłomowało dlatego, że nie jest już ci potrzebny. Nie, ja tak nie uważam, że Nitro nie jest mi potrzebny. Powiedziałem też, że na tym szocie, co ja zobaczyłem, gdzie Maja gadała z Nitro, uważam, że Maja w ogóle dopieranie się o to, jeżeli rzeczywiście się Nitro bało to, bo nie wiem, ja się nie wypowiem, dopóki tego nie zobaczę, nie? Uważam, że Nitro by tak się nie wypowiedział na mój temat. No nie wierzę w to po prostu, to jest niemożliwe. Następnie Boxdel puścił fragment konfrontacji słownej Sergiusza z Mają Staśko, po czym zaczął argumentować swoją opinię, jednocześnie wciąż nie wiedząc, czy Sergiusz faktycznie nieprzychylnie się o nim wypowiedział. No bo dla mnie to było takie trochę 1-0 dla Mai, no. Że wiesz, że Nitro nie pociągnął tego tematu dalej, nie? Może po prostu zrezygnował, bo nie chciało mu się z Mają Staśką, ale z tego wynika, zresztą to nie jest tylko moja opinia, nie? Nie uważam, żeby Nitro mógł się oburzyć po prostu na mnie, że ja powiedziałem, że Maja wygrała z nim tutaj tą dyskusję. Po chwili nastawienie oraz narracja włodarza fejmu zrobiła się dużo bardziej poważna, a wręcz bojowa. Zdenerwowany Boxdel wyznał, że ma dość bycia osobą, która za wszelką cenę załagadza wszelkie spory, co zwykle stawia go w niezbyt korzystnym świetle. Jest tylko i wyłącznie to, o czym mówiłem, czyli o tym szocie. Uważam tutaj, że Maja się zaprezentowała dużo lepiej od Nitro i powiem to, bo tak uważam po prostu. Ja nie chcę nikogo przepraszać, bo ja już mam dosyć też płaszczenia się przed każdym, że ja coś powiem i każdy potem, nie wiem, robię z siebie taką pizdę. Michał dodał, że nie jest taki prywatnie i tego typu sprawy często załatwia w inny sposób. A eskalacja negatywnych emocji uwidoczniła się na końcu wypowiedzi. Ja taki nie jestem prywatnie, jakbyście mnie znali prywatnie też wszyscy, to ja załatwiam różne sprawy w ogóle całkowicie inaczej, bo zaczyna mnie to wkurzać po prostu, stary, że coś się dzieje, nie? W sensie takiego. Ja też kiedyś wybuchnę i was wszystkich po prostu poustawiam po kątach tą branżę pierdolą, bo wiem... Mam dosyć też tego, nie? Po chwili, gdy emocje lekko opadły, Michał wspomniał, że są pewne rzeczy, które go gryzą w środku i chce pozbyć się łatki osoby, która, cytując, leci tam, gdzie wiatr zawieje. Niektóre rzeczy gdzieś tam też we mnie siedzą i ja jestem mega misiowatym gościem, ja zawsze mam tak, że jest coś za dużo powiedziane, potem ktoś się odezwie, ja potem chcę załagodzić temat, ale nie tym razem, nie? Nie chcę, żeby po prostu zawsze było tak, że Boxdel leci tam, gdzie wiatr zawieje, nie? Nitro w swoim wczorajszym odcinku szerzej odniósł się do sytuacji z Mają Staśko i Boxdelem. Sergiusz zasugerował, że interpretacja jego kłótni z Mają przez Boxdela nie jest do końca sensowna, a same wypowiedzi Michała nigdy nie są przesadnie zgodne z tym, co faktycznie myśli. Sergiusz zarzucił również Boxdelowi pewnego rodzaju interesowność. A więc jeśli dla kogoś, tak jak na przykład Boxdel, złomowaniem jest to, że ktoś cię ignoruje przez 2 minuty, a potem ci mówi, jak jesteś zły i niedobry, to spoko, nie? Tylko ja też stwierdziłem, zresztą już wczoraj, że wiesz, że słowa Boxdela, jakby one zawsze są populistyczne i nigdy nie są przesadnie zgodne z tym, co myśli. Bo wiecie, jak Bagieta był na topie po swojej walce, to z nim przez 5 dni jeździł, live'ował. Teraz gdzie jest Bagieta? I analogicznie, nie? Nitro podkreślił również, że na TikToku wrzucane są tylko urywki rozmowy z Mają Staśko, a cała dyskusja trwała około 15 minut. W ostatnim czasie dużo mówiło się o Danielu Majewskim i jego długo wyczekiwanym debiucie w Fame MMA. Wczoraj Majewski za pośrednictwem Twittera potwierdził często przewijające się doniesienia, z których wynika, że mimo podpisanego kontraktu El Mayo nie zawalczy we Freakfightowej Federacji. Jak możemy przeczytać, ciekawe, czy ktoś oprócz Majewskiego, Parisa i Dane pod koniec kariery będzie mógł pochwalić się tym, że nie walczył na żadnej gali Freakfight. PS, za Freeza nie dałbym sobie uciąć ręki, więc obstawiam świętą trójcę. W kolejnym twecie dodał, nie zawalczę z kilku różnych powodów. Pierwszym i decydującym czynnikiem były problemy ze zdrowiem i tu nie ma dyskusji. Drugim czynnikiem był brak wartego mojego zdrowia przeciwnika, trzecim był fakt, że być może po prostu to do mnie nie pasuje i tyle. W kolejnym twecie napisał, by the way, Wojtek ma mój szacun i nigdy mnie nie zawiódł, dał to, czego oczekiwałem, zawsze chciał dla mnie dobrze i nawet gdy powiedziałem mu, że nie zawalczę, to był pełen zrozumienia. Po prostu wiele się zmieniło, trochę wydarzyło, a zdrowia nie kupię póki co, koniec tematu. Do sytuacji odniósł się Sylwester Wardenga, który przytoczył wypowiedź Majewskiego z listopada 2021 roku i zestawił ją z jego aktualnym statementem. Listopad 2021 roku. Obiecuję wam, że ze względu na szacunek do was zrobię show, którego nigdy nie zapomnicie. Macie moje słowo.
Wrzesień 2022 roku. Ciekawe, czy ktoś oprócz Majewskiego pod koniec kariery będzie mógł pochwalić się tym, że nie walczył na żadnej gali Freak Fight. Na co Majewski odpowiedział: jakby nie było, moją walką, która się nie odbędzie, właśnie robię większe show niż 90% walk, które się odbędą i każdy to zapamięta. Słowo dotrzymane, byku. Jeszcze raz dziękujemy Hero Wars za sponsorowanie dzisiejszego odcinka i zapraszam do skorzystania z linku w opisie. Widzimy się w grze! To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata Freak Fightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć!